13 stycznia Kościół czci błogosławionego Franciszka Marię Greco. Franciszek pochodził z Kalabrii, południa Włoch. Urodził się 26 lipca 1857 roku. Rodzice wprowadzili go w głębokie życie religijne, a ojciec w tajniki farmacji. Chciał przekazać mu rodzinną aptekę. Franciszek rozpoznawał powołanie do kapłaństwa. Spodziewał się sprzeciwu ojca i u stóp Matki Bożej Pompejańskiej wypraszał łaski potrzebne do realizacji powołania kapłańskiego. 17 grudnia 1881 roku po dokonaniu niemałych trudności został kapłanem. Mimo że był już proboszczem, kontynuował studia w Neapolu zwieńczone doktoratem z teologii. W 1887 roku mianowano go proboszczem parafii Świętego Mikołaja w rodzinnym Akri. Rok później został arcybiskupem. W tym mieście posługiwał całe swoje życie, które zakończyło się 13 stycznia 1931 roku, gdy miał 73 lata. Widział ludzką biedę i chciał jej zaradzić. Wiedział, że przyczyną zła jest ignorancja religijna. Najpierw zatroszczył się o katechizację dzieci i młodzieży. Założył też szpital Caritas dla ubogich. Zakładał stowarzyszenia, oratoria międzyparafialne, w których wielu młodych ludzi rozpoznało powołanie do życia konsekrowanego i kapłańskiego. Chciał zrobić wszystko dla wszystkich. Chciał być głosem pozbawionych głosu. Chciał odpowiedzieć na każdą ludzką potrzebę, pomóc osieroconym dzieciom, opuszczonej młodzieży, ludziom chorym i starszym. Młodzież przez wychowanie do dojrzałej wiary chciał wychować do dobrego, dojrzałego życia. Otoczył opieką wspólnoty włosko-albańskie, obrządku greko-bizantyjskiego, obecne w Kalabrii i na Sycylii i potrzebujące pomocy duchowej oraz materialnej. Wiedział, że jego siły są ograniczone, że ludzka bieda go przerasta. Dlatego do pomocy zaprosił swoją rodzoną siostrę i inne młode, ofiarne dziewczęta, które były pierwszymi członkiniami Instytutu Małych Pracowników Najświętszych Serc. Piętrzące się trudności nie zniechęciły tego skromnego, cichego arcybiskupa. Siły do ich pokonywania, do rozwiązywania bardzo poważnych problemów czerpał z modlitwy, szczególnie do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi. Modlił się nie tylko w ciągu dnia, ale też nocami. Wiedział, że owocność jego działań zależna jest od zjednoczenia z Chrystusem. Od Maryi uczył się, jak mu służyć, całkowitej dyspozycyjności, rozpoznawania znaków czasu i ofiarnej służby bliźnim. Kościół, beatyfikując arcybiskupa Franciszka, ukazuje go nam jako pasterza, który troszczył się o dobro materialne, ale też i duchowe powierzonych sobie ludzi. Był bardzo gorliwym kaznodzieją, w kazaniach uczył życia chrześcijańskiego, wzywał parafian do częstej spowiedzi, do komunii świętej, do zgody i do uczciwego życia. Przez swój intensywny apostolat w konfesjonale wlewał w serca lek przebaczenia oraz balsam pociechy i radości. Powiedział w homilii podczas mszy beatyfikacyjnej kardynał Angelo Amato 21 maja 2016 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika błogosławionego Franciszka biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.